Widzicie, i poszło 5 leveli i jestem odrobineczkę szybszy. Taką dosłownie odrobineczkę. Ale jestem. Zaufajcie mi na słowo. 11, 5. Kurde, to kosztuje 5, a mi jest niedaleko do 5 levela, więc daj mi zabić coś. Jezus, ten miecz w ogóle. Co ja trafiłem? O, kolejny loot chest. No, nie mogę tego zrobić, bo. Ach, to zrobię tak. Wiecie co? To, co teraz trzymam w tej łapce, to jest legendarny miecz. To jest legendarny miecz. What? Attack speed 1,60. Niby jest słabszy, ale widziałam tam, że coś tam można ulepszać. Jeszcze zaraża. Nie no. Co my znajdujemy w tym od... Znaczy w tym odcinku? Ja nie wiem, czy już drugi odcinek przypadkiem nie jest. Raczej jest już drugi. A nawet końcówka drugiego. What the fuck? Co my znajdujemy tutaj? Co jest nie tak? O, szuki nolek. Nie dzie... Co? Ej, co my... Ej! Ej, bo ja nie rozumiem. Ja serio nie rozumiem. Kolejny lootbag. Ja nie rozumiem. Swift Striker. Kolejny jakiś wydupiony miecz w kosmos. Ten zadaje 20 damage'a. Ten zadaje 15 damage'a, ale jest bardzo szybki. A ten zadaje 10 damage'a, ale dodaje mi miliardy różnych innych efektów, plus jeszcze truciznę, która dobija w razie czego danego moba. No dobra, może nie do końca, ale no. O, ten przyjaciel pająk mi się najadł. Nie wiem w sumie jak. Ej, nie wiem jak on się najadł. Może ten raw meat to nie chodzi o baraninę, tylko raw meat to chodzi o typowo krowie jedzenie i dlatego on się najadł. Nie wiem, ale patrzcie, to nabija sobie level. To nabija sobie expa za każde obrażenia. Więc wbić tutaj maksymalny level, a tutaj to będzie coraz lepsze. Wow. Ja po prostu w to nie wierzę. No to co? Ja po prostu aktualnie mam mnóstwo koksiarskiej broni. Mnóstwo koksiarskiej broni. W ogóle teraz wchodzę po tych. Chodzę po blokach jak po schodkach. Dzięki tej wspinaczce, co mam od tego pajączka. Wow. Just kuźwa, wow. Ja muszę powyrzucać trochę rzeczy. Ja naprawdę, ja się zgubiłem. Naprawdę. Ja się szczerze zgubiłem. Muszę to przyznać stuprocentowo szczerze, że ja się zgubiłem. Ja nie wiem. Ja po prostu nie. Ja to tylko robię. Tylko nie wiem, co robię. W tym problem. Biegam i zabijając zwierzęta, ze zwierząt wypadają mi jakieś magiczne bugi. Golden case.
wypadają mi koksierskie rzeczy. Titanic Blade, ale ten jest najsłabszy na razie ze wszystkich, które miałem. No kierwa mać. Ten jest najlepszy. Ej, dobra, muszę zapieprzać do tego. Z powrotem do tej wioski, bo chciałbym tak jakby przespać noc. Chociaż... Nie, no dobra, prześpimy noc. Wolę żerować na razie na zwierzętach. Zobaczcie, jak po schodach. Jak po schodach. No, my znajdujemy takie rzeczy. A ja serio nie wiem, to jest chyba... To już będzie chyba trzeci odcinek? I think? Ja nie wiem. Ja szczerze powiem, że ja nie wiem, bo ja po prostu nawet na zegarek nie patrzę. Ja po prostu gram tyle, ile chcę. A na pewno będę chciał grać więcej, tylko że po prostu no już logika tego, że muszę iść do szkoły jutro. Muszę wstać 6:30. Nie pozwoli mi dłużej. No ale no wow. Wow, po prostu nie wierzę w to, co ja znajduję tutaj. Ja po prostu w to nie wierzę. Co my tutaj znajdujemy? Po prostu wow. Just wow. Mogę sobie wspiąć się po takiej ściance. Bez większego problemu. Skoczyć sobie na 4 bloki do góry. Mogę prawie kuźwa wszystko. A zobaczcie, a to są dopiero podstawy, to są dopiero totalne początki. Co jest tym zabawniejsze oczywiście. Która mi jest niepotrzebna. Ale co ta jaskinia w ogóle? Ja tam nie... No zobaczcie, jakie ja luty mam z tego. Ja do tej jaskini nie idę z dwóch powodów. Z jednego, bo... Nie wiem, czego mam się tam spodziewać i boję się spodziewać czegoś gorszego niż to, co spotkałem do tej pory. Epic Infinity. No kurde, to jest tak dużo nowej broni, że wow. Tak dużo. I kolejny golden rubber, no. No ja nie wyrabiam. No ja nie wyrabiam, po prostu. Ja nie wiem. Co? Co to jest za magiczna jakaś skrzynka? Co? Przyjaciel kot? Ej, nie, ja wysiadam. Ja nie wiem. Łapię ryby w pobliżu koty. No Boże. Łapię ryby w pobliżu koty. To idzie na cytaty. Łapię ryby w pobliżu wody. Straszy creepery w okolicy. Czekaj, to ja na takich drzewkach też mogę znaleźć, kurde, sobie normalnie jakąś skrzynkę? Co? Ej, tu kurde skrzynki z jakimiś lutami. To są na co drugim drzewie widzę. Nawet na co drugim drzewie. Drzewo, kuźwa, ostatnie miejsce, w którym bym szukał czegokolwiek ciekawego. No zobaczcie, kolejna. Nie chcę drugiego przyjaciela pająka, to mi nic nie doda. Już zajmowania większej ilości miejsca. Fragment obsydianu. Co w ogóle?
O, a tu kolejna. Diament. Gąbka kieszonkowa. Co? Place water, right click. Absorb water, sneak plus right click. Tooltip i pet sponge 4. Ej, na... What? Mam podręczną gąbkę, która ma nieskończoność wody w sobie i nieskończoność tej wody może w sobie przechowywać. Kto to pojmie swoją głową? Bo ja zgłupiałem. Ja naprawdę szczerze bardzo zgłupiałem. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co już mam myśleć na ten temat. Tak naprawdę aktualnie to my możemy nawet tylko po drzewach skakać i znajdować nowe rzeczy. Tam widzę już na odległość kolejną skrzypkę. O, nawet dwie! Patrzcie, tu jest jedna, a tam jest druga. No i patrzcie, przyjaciel Wither, co? Ja i mój Wither u boku po lewej to układ, że hej, hej. Ludzie! To mnie zaczyna... To mnie zaczyna zabijać. Przyjaciel kot, kolejny. Like. Ja rozumiem. Ja naprawdę rozumiem. To ma być ciekawe. To ma być rozbudowane. Ale na przykład ta gąbka jest dzika. Co? Ja to wypiło pół terenu wody. Mogę budować słupki z wody. Nie, to jest ponad moje siły. To jest naprawdę ponad moje siły. Co daje mi kot? Łowi ryby w pobliżu wody. Co? Co mi daje? Co ja mam, co mi daje latać nad wodą? Ja mogę się unosić na wodzie. Night Vision mi jeszcze daje. Ej, to jest overpowered. To jest tak bardzo overpowered. Ja samych zwierzaków przy sobie mogę mieć 50 i kurde, to mi daje jakieś efekty. No zobaczcie, ja się unoszę. Jeszcze mi powiedzcie, że ja mogę latać, kurde, dzięki Witherowi, to już w ogóle się załamie. Ej, to jest overpower. Chyba, że te budki mi dają coś takiego. Nie wiem. Ja nie wiem. Ja naprawdę, ja zgłupiałem. Ja nie wiem. Ja tu mogę teraz skakać po drzewach i to zobaczcie, tylko szukać skrzynek. To może być moje zajęcie przez najbliższe... No patrzcie. Strange boost, fire damage on attack. To może być moje zajęcie przez najbliższą godzinę. Skakanie po drzewach i szukanie fajnych lootów. Bo widzę, że w tych skrzynkach na drzewach jest więcej lootu ciekawego niż w tych dungeonach. Ja nawet ze zwierząt dostaję luty. To dość bardzo wartościowe luty. To jest chore. Za to kocham tą paczkę. To jest tak dużo... O, fuck. To jest tak dużo nowych rzeczy do poznania. Tak dużo nowych rzeczy do odkrycia. Do zbudowania, do zwiedzenia.
Wow, po prostu wow, ja tego nie umiem inaczej nazwać. To jest mój domek. Ja nie potrafię tego. Ja naprawdę nie potrafię tego inaczej określić. Po prostu wow. Po prostu wow. Ja się tak zaskoczyłem tym, co ja tutaj teraz po... What the fuck? Jezu, jak się wystraszyłem, on mi dał znać, że jest głodny. Ja... Fire damage. Chciałem przetestować, czy podpalać jakiegoś moba. Ciekawe, czy łapką też to zadziała. Nie, łapką nie zadziała. No tak to nie sprawdzę, no kurde, daj mi zwykły miecz. Taki, który nie zabije czegoś na hita, no. To jest totalnie overpower. To unoszenie nad wodą, jak gdyby nie jest. No fire damage on attack. Nie, no spoko. Co to było za wybicie się jakieś dzikie? Podpalające kwiatki. Nawet takie bariery są w tej grze. Znaczy w tej grze, kurde. Kuźwa, w tej modyfikacji. Ja już to totalnie inną grą zaczynam nazywać. To jest raczej totalnie zrozumiałe. Bo to nie jest już Minecraft. Nie, już to nie jest Minecraft, który zna ktokolwiek z nas. To jest totalnie coś... To jest tak bardzo rozbudowane, że ja się nie spodziewałem tych rzeczy, które dzisiaj odkryliśmy. Siema, Borys. Jesteśmy w domu. Like. Difficulty 3. Co to znaczy? Te wszystkie... Te moby. Zwierzątka. A, to jest overpower. To jest totalnie overpower. Ja nie wiem, co mam na ten temat myśleć. Po prostu... Znalazłem tonę jakiegoś mega staffu, który... Co? No, mi dał tak w ten sposób znać, że jest głodny. Znalazłem tonę jakiegoś staffu dzikiego. Jakieś tarcze, jakieś kryształy. Ta jaskinia w ogóle. Ja po prostu nie wyrabiam. Nie wyrabiam już. Nie wyrabiam. Więc ja kończę w tym momencie. Nagrania mam prawie 2 godziny, więc styknie mi naprawdę. Wyjdą z tego albo 3 dłuższe odcinki, albo 4 krótsze. To jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie w praniu. Więc no... Wow, od momentu, kiedy nagrywam to teraz, bo film będę montować jutro. Dzisiaj jest 12, więc dostaniecie odcinek... 13 w czwartek, 14 w piątek, 15 w sobotę i możliwe, że też to będzie już od razu na niedzielę 16, więc no... Końcówkę będziecie mogli obejrzeć 4 dni po tym, jak ja skończę nagrywanie, co nie? Wow. Dogi talent? Więc no, ja się żegnam, bo naprawdę głowę mam rozwaloną, a zarazem boli mnie już szczęka od mówienia. Tak naprawdę bardzo boli mnie szczęka. 2 godziny paplania to nie jest zbyt dobrze dla mnie, jak widać. Zwłaszcza o tej porze, o której to nagrywam. Bo tak jakby wybija 21:10, a jutro przydałoby się do szkoły. Jednak 6:30 wstać, 6:50 wyjść na kolejkę. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się tak bardzo podoba jak mi. Pamiętajcie, że pomysł na serię i w ogóle
tą paczkę to ja zdobyłem tylko dzięki stółkowi, który raczej nie ma możliwości, żeby to oglądał, no ale... A nóż, jeśli obejrzał to... No to dziękuję, teraz tyle. Dziękuję, że wrócił w końcu do Minecrafta. Chociaż on jeden tak na stałe, a nie tak jak Rezi wrócił na 4 czy tam 5 odcinków na krzyż, żeby tylko wrócić na siłę. Tylko wrócił do niego faktycznie, na całego. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, materiałach, filmach, czymkolwiek. I cześć!